Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kontynuacji. Zaczynamy w kontynuacji 60 sekund. Jesteśmy na 34 dniu. Ted niechcący wszedł sam w środek obozu bandytów, padł i wpadł w łapska. Sami sobie poradzimy, umiemy siebie zadbać. Dolores po prostu chciałaby wody. Pechowo zaczyna nam się ten odcinek. Jest grupa bandytów, nie wychodzimy, nie mamy maski gazowej. Mamy za to apteczkę, w razie czego. Wyjście na powierzchnię bez żadnego sprzętu ochronnego jest zbyt niebezpieczne. Zdecydowaliśmy się pozostać w środku i posłuchać radia. Szum zakłóceń jest taki kojący. Dolores nie wydaje się zatroskana. No i dobrze, to nic nie dostaniesz ani jeść, ani pić. Jesteśmy prawie pewni, znajdują się jacyś zbóje, nie chcielibyśmy wpaść. No to nie idziemy. Trudno jest przygotować się na nieprzewidziane konsekwencje, jeśli nie uda ci się przewidzieć. Cóż, w końcu są z definicji nieprzewidziane. To nie jest czas ani miejsce, by żyć przeszłością. Musimy skupić się na dniu dzisiejszym. Jutrzejszym Dolores straciła piątą klepkę. Masz, zjedz coś. Się napij. Sądząc po odgłosach strzałów, wydaje nam się, że w okolicy banda zbirów. No to nie idziemy. Nie istnieje coś takiego jak odpowiednia chwila, by wyjść na spacer po radioaktywnych pustkowiach, a wygląda na to, że będzie to dość popularna rozrywka w tym nowym świecie. Wow. Lepiej więc jak najszybciej się do tego przyzwyczaić, w związku z tym zaplanowaliśmy taką wycieczkę na zewnątrz. Gdy tylko wychyliliśmy drzwi, z mroku dobiegło nas warczenie jakiejś kreatury. Mieliśmy tylko moment, by zdecydować, co robić. Strzelamy! Dzień 37. Strzelba cała. Szybki strzał z karabinu wystarczył, by przegonić, a być może ubić. Stworzenie, które czaiło się na nas w ciemnościach, stwór już nie wrócił. Dolores to z nią nic nowego. Ale na pewno spiszemy tu jakieś rewelacje, jeśli coś się zmieni. Sądząc po odgłosach strzałów, bach, 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 banda zbirów, ryzykowne, no to nie. Śmietnik jest przeładowany puszkami po zupie, a wiadro w kącie wypełnione jest. Po brzegi wygląda na to, że do obu pojemników garną się dziwnie błyszczące wielkie insekty. Przedwojenne karaluchy by były chyba mniejsze, potraktujemy je książką skautu. Okej, okay, książka cała. Było blisko, zbyt blisko, kilka tuzinów takich świecących robali wystarczyłoby chyba, aby wykurzyć nas z naszego własnego schronu. Karaluchy to prawdziwy koszmar, ale radioaktywne karaluchy, obrzydlistwo. Dolores nie wydaje się zatroskana. No i dobrze. Znowu są strzały na zewnątrz, więc nie wychodzimy. Dzień 39. To nie jest czas ani miejsce, by żyć przeszłością. Musimy skupić się na dniu dzisiejszym i jutrzejszym. Dolores po prostu chciałaby trochę wody. Masz, Dolores, wody. Sądząc po odgłosach strzałów i dzikich wrzaskach, wydaje nam się, że w okolicy panoszy się banda zbirów. Czy ta banda zbirów będzie cały czas? Otrzymaliśmy kolejną radiową wiadomość od wojska. Niestety nie zjawią się tak prędko, jak tego oczekiwaliśmy. Tak czy siak rozkazali, by ludzie, którzy wciąż żyją, dostarczyli paliwo na lokalne przystanki autobusowe, aby umożliwić tankowanie konwojom wojskowym. Chyba moglibyśmy to zrobić, ale nie bez maski przeciwgazowej. Kto wie, jak długo nam to może wszystko zająć, a nie chcemy przecież rozchorować się. Oczywiście, że nie. Dzień 40. Zdecydowaliśmy się, że bez maski nigdzie nie idziemy. Obawiamy się tylko, że wojskowi mają dobrą pamięć i bez tej daniny nie uratują nas tak prędko. Dolores zachowuje spokój pomimo ciężkiej sytuacji. No ja też się obawiam. Z powierzchni dochodzą nas różne niepokojące hałasy, brzmi to jak grupa bandytów, ekspedycja może być w tym momencie bardzo niebezpieczna, to nie idziemy. Pustkowie pełne jest niespodzianek, dla przykładu weźmy tego mężczyznę, który obecnie łomocze w nasze drzwi. Twierdzi, że sporo by dał za parę sztuk porządnej amunicji, czy powinniśmy dokonać transakcji? Tak. I co on nam takiego dał, tego sporo? Zupę. Którą chce Dolores zjeść. Proszę Dolores, zjedz sobie zupkę. Dodatkowych zapasów nigdy za wiele, wracając z ostatniej wycieczki na pustkowie, założyliśmy niedaleko przysypany gruzem zepsuty czołg. Czy by nie wysłać kogoś, by przeszukał pojazd? No idź Dolores, idź. Oj. Wróciła nasza Dolores. Trochę zmachana. Mimo że czołg był kompletnie niesprawny, w środku udało się znaleźć działające radio i nawet nawiązać kontakt z armią. Z chęcią wyciągnął do nas pomocną dłoń, ale potrzebujemy sprawnego radia w naszym stronie, by odbierać transmisję. No mamy!
Bardzo ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła, a wydaje nam się, że ktoś za nami podążał. Dolores nie jadła już sporo kawał czasu, jest zmęczona, zjedz zupkę. Przecież dzień temu jadłaś. Z powierzchni dochodzą nas różne niepokojące hałasy. Brzmi to jak grupa bandytów. Ekspedycja może być w tym momencie bardzo niebezpieczna, dlatego nie wychodzimy. Dostaliśmy kolejną wiadomość od wojska, chcą karty, a my nie mamy kurwa kart. Armia planuje przeprowadzić zwiad i do tego nie są karty potrzebne? Karty? Naprawdę? Karty do zwiadów na przystankach autobusowych? No dobrze, oznaczenia mamy wykonać, zostawiając na miejscu karty do gry. Wygląda na to, że nie będziemy w stanie grać już w pokera, ale jesteśmy gotowi poświęcić nawet całą talię, byleby ktoś nas uratował, tylko nie mamy tej talii, bo się zalała wodą. Dzień 43. Cholera, straciliśmy okazję na to, by zawiadomić wojsko o naszym położeniu. Całkiem prawdopodobne, że odezwą się znowu, ale kiedy to nastąpi? Dolores marzy o porządnym posiłku. Jeśli jest coś, to czego potrzebuje Dolores, to na pewno jest woda. Oczywiście, jak mamy radio, to chcą karty. Jak mamy karty, to chcą radio. Do głowy nam nie wpadło, że może pełnić swoje zapasy za pomocą zwykłej karty, ale to właśnie zasugerował nam mężczyzna, który dziś zapukał do naszych drzwi. Dwie puszki jedzenia, my wygramy, dostajemy od niego dwie puszki. Przegramy, oddajemy mu dwie z naszych. Co robimy? Nie gramy, bo nie mamy kart. Dzień 44. Hazard to paskudny zwyczaj. Jaki to przykład dla dzieci. Zapasy są nam potrzebne, ale nie będziemy ich zdobywać w taki sposób. Już raczej wolelibyśmy kogoś obrabować. Wysłaliśmy tego kanciarza na drzewo. Nie, no dobre, uczciwie w karty wygrać nie, ale obrabować chętnie. Dolores. Jesteśmy prawie pewni, że w pobliżu znajdą się jacyś zbóje. Nie chcielibyśmy na nich wpaść, to nigdzie nie idziemy. Trudno jest przygotować się na nieprzewidziane konsekwencje. Jeśli nie uda ci się ich przewidzieć, cóż, w końcu są z definicji niespodziewane. Dzień 45. To nie jest czas ani miejsce, by żyć przeszłością. Musimy skupić się na dniu dzisiejszym i jutrzejszym. Dolores zachowuje się zupełnie nieobliczalnie do tego stopnia, że czasami trochę się jej boimy. Uhu. To nie będziesz jadła. Cóż takiego, brzmi to jak ogromne stado zwierząt spacerowało po niegdyś po pięknym trawniku tuż nad naszymi głowami. Nie ujdzie im to na sucho. To także idealna okazja, by zdobyć trochę świeżego jedzenia, kogo wyślemy na polowanie. Nikogo, bo nikogo nie mamy. Szybko żeśmy potracili naszych towarzyszy, niestety, w tej grze. Wyprawa na polowanie jest naszym zadaniem zbyt ryzykowna, co jeśli to nie są żadne normalne zwierzaki, raczej zmutowane lwiogłowe pająki. Na pewno mamy gdzieś jeszcze wodę, Dolores powinna ją dostać. Mamy, Dolores, mamy dużo wody. Żołnierze nadali kolejny komunikat, a my nie mamy maski, prosząc wszystkich o cierpliwość i oczekiwania na dalsze instrukcje. Super! Dzień 47. Zdecydowaliśmy się, że bez maski przeciwgazowej cała ta operacja nie ma sensu. I tym razem ktoś inny będzie musiał pomóc wojakom. Obawiamy się tylko, że wojskowi mają dobrą pamięć i bez tej daniny nie uratują nas tak prędko. Spokój i cisza w schronie zostały gdzieś naruszone, gdy Dolores nagle zerwała się z miejsca i zaczęła złorzeczyć stojącemu na stole radiu. Nalegaliśmy, by wzięła głęboki oddech i usiadła. Radio nie było nawet włączone, ale Dolores opierała się, że słyszy dobiegające z niego głosy. Musiała chyba należeć do kogoś bardzo niegrzecznego, bo Dolores spuściła w stronę pudła niezłą wiązankę słowną, przeplataną okrzykami w stylu: nie dostaniecie moich puszek i jak śmiesz się tak wyrażać o mojej matce. Dolores wygrała kłótnię, roztrzaskując źle wychowane radio na podłodze. Dopiero wtedy usiadła spokojnie na swoim miejscu, rzucając nam pełnej satysfakcji uśmiechy. Trochę to wszystko niepokojące, ale w obawie przed jej gniewem może lepiej przemilczeć całą sytuację i udawać, że nic się nie stało. Zajebiście, to teraz nawet nie mamy radia. Dolores powoli zatraca się w swoim szaleństwie, gdyby tylko istniał sposób, by sprowadzić ją znów na ziemię. Za to nie dostaniesz żryć. Dolores nie może stąd wyjść, to bilet w jedną stronę. Kiedy myśleliśmy, że życie mogłoby być znacznie lepsze, to było zanim zrzucono nam na głowę bombę atomową. Teraz myślimy, że życie mogło być znacznie lepsze. W pewnym sensie niewiele się zmieniło. Ciekawe. Kiedyś myśleliśmy, że życie mogłoby być znacznie lepsze. To było zanim zrzucono nam na głowę bombę atomową. Teraz myślimy, że życie mogłoby być znacznie lepsze. Aha! Rozumiem. Dzień 48. Miłe wspomnienia miłymi wspomnieniami, ale musimy być gotowi zmierzyć się z surową rzeczywistością świata. Dolores marzy o porządnym posiłku. Spieprzyłaś radio i żreć chcesz ty, bambaryło.
Gdybyśmy tylko mogli stąd odejść, zrobilibyśmy to bez wahania. Prześladowania w pustkawym bunkrze z ograniczonymi zapasami może nas doprowadzić tylko na skraj szaleństwa. Wierzę, wierzę w to, wierzę. Dolores! Sami sobie poradzimy, umiemy o siebie zadbać. Na pewno mamy gdzieś jeszcze wodę. Dolores powinna ją dostać w 49 dniu. Masz, napij się w Ujitsu. Dlaczego nie chcesz wyjść na zewnątrz? Dziś zawitał do was komi wojażer i chce dać nam zupę, za coś tam wodę, za coś tam w życiu. Mamy jedzenie, nie chcemy od ciebie nic, człowieku. W odwrotną stronę dałbym ci puszkę z jedzeniem za radio, za maskę. Dolores wciąż nie spełni władz umysłowych. Niedobrze. Dolores jest wyczerpana, eskapada to dla niej pewna śmierć. Śmietnik jest przeładowany puszkami po zupie, a wiadro w kącie wypełnione jest po brzegi. Wygląda na to, że do obu pojemników garną się dziwnie błyszczące wielkie insekty. Przedwojenne karaluchy były chyba mniejsze. Zajebiemy je książeczką. Książeczka niech sobie ginie. Książka została cała, wszystko jest pięknie. Dzień 51. Metaforyczna kula świsnęła nam tym razem tuż koło ucha, to znaczy gdyby metaforyczna kula była ogromna, włochata miała 8 nóg i świecącą paszczę. Mamy nadzieję, że ten kryzys został już zażegnany na dobre. Dolores nie wydaje się być zatroskana. Napij się, Dolores, mamy dużo wody. Jesteś wyczerpana, to się napijesz. Mieliśmy wiele krewniaków, ale żaden z nich nie znaczył dla nas tyle, co ciotunia Ada mieszkała za miastem. Więc przy odrobinie szczęścia wciąż konfiguruje swój kombajn do liczenia krów i kur. Po wioskach. I opad atomowy jest niestraszny. Jej. Szkoda, że nie zdążyliśmy wziąć jej zdjęcia. Może jednak, czy jakaś jej fotografia nie znalazła się w jednej z naszych książek po wielkim incydencie z kawą? Znalazła się. Może przyjdzie ciotka nam na ratunek. Ludzie, może ciotka dołączy do naszego schronu. A jednak zdjęcie znalazło się między stronicami przewodnika młodego skauta, co za szczęśliwy zbieg okoliczności, nie jest ono najlepszej jakości, ale to drobiazg. Dolores marzy o posiłku. No i co z tą ciotką? Gdzie ta ciotka jest? Trudno jest przygotować się na nieprzewidziane konsekwencje, jeśli nie uda ci się ich przewidzieć. Cóż, w końcu są z definicji nieprzewidziane, to już słyszeliśmy. Dzień 53. Dolores dogorywa już sama w tym bunkrze. Miłe wspomnienia, miłymi wspomnieniami, ale musimy być gotowi zmierzyć się z surową rzeczywistością świata. Dolores nie ma się zbyt dobrze, jej zdrowie psychiczne wciąż stoi pod znakiem zapytania i zaraz zwariuje pewnie. Zjedz albo nie, napij się. Sądząc po głosach strzałów, dzikich wrzaskach, wydaje nam się, że w okolicy panoszy się banda zbirów. Wychodzenie jest niebezpieczne, tym bardziej, że Dolores... Hej, zgadnijcie co, wygląda na to, że mamy swój własny postapokaliptyczny ogródek. Na jednej ze ścian rosną jakieś grzyby, są wystarczająco duże, by przygotować z nich obiad. To co powinniśmy sobie dziś urządzić grzybową ucztę? A żryj tam, Mary Jane. I tak już jesteś. No, zjadłaś, żyjesz i bardzo dobrze. Nauczyliśmy się dziś czegoś ważnego. Zupa pomidorowa to nasz przyjaciel, natomiast grzyby nieble. Dolores nie ma się zbyt dobrze, jej zdrowie psychiczne wciąż stoi pod znakiem zapytania. Aha. Zjadłaś zupkę i nic z tego. Znowu nie możemy wyjść. Nasz śmietnik robi się naprawdę ohydny. Dobra wiadomość jest taka, że tracimy apetyt, gdy na niego patrzymy, więc zarąbiemy te karaluchy książką. Dzień 55. Metaforyczna kula świsnęła. Dolores, co z nią? A nic nowego. Dobra, jedziemy dalej. Dolores dalej nie chce wyjść. Być może nie jest to czas i miejsce na snucie planów na przyszłość, ale nie możemy się powstrzymać. Wciąż zastanawiamy się, co możemy zrobić w obliczu tej koszmarnej sytuacji. Czy nasz dom wciąż stoi? Nie, leży. Czy może czeka nas przeprowadzka do jakiejś zapyziałej dziury jak Toronto? A może do Chicago? Gdziekolwiek, aby nie było bomby. Dzień 56. Dolores jeszcze trochę pocipie, bo ma apteczkę. Być może powinniśmy się zająć planowaniem wycieczek. Po tym, jak uda nam się stąd wydostać, powinna się Dolores czegoś napić. Masz, napij się. Dolores wygląda mizernie, tam dalej bandyci. Nasz śmietnik znowu ma karaluchy. No to pację książką i jedziemy dalej z koksem. Dzień 57. Metaforyczna kula świsnęła, Dolores marzy o posiłku i jest wypoczęta. Dolores, zjedz zupkę, bo może byś chciała pójść na wyprawę. Tak. Z powierzchni dochodzą nas różne hałasy, brzmi to jak grupa bandytów.
No dobra, to nie idziesz. Tęsknimy za naszym normalnym życiem, przestrzeń, niebo, jedzenie, więcej jedzenia, marzę o tym, by cofnąć się do czasów, kiedy spadła ta piekielna bomba. Koniec? O. Dolores zwariowała? Dziś rano ze smutkiem stwierdziliśmy, że Dolores zniknęła ze schronu. Niestety szaleństwo pochnęło ją chyba zupełnie. Znaleźliśmy krótki liścik, w którym wytłumaczyła, że wyrusza na poszukiwanie swojego ojca. I marzy o tym, by wziąć z niego przykład i jeść. I nieść pomoc mieszkańcom pustkowia. Nie mamy pojęcia, co miała na myśli, ale będziemy za nią tęsknić. Powodzenia, Dolores. Miłe wspomnienia, miłymi wspomnieniami, ale musimy być gotowi zmierzyć się z surową rzeczywistością świata. Co tu dużo mówić, niełatwo jest przetrwać. Trudny czas apokalipsy. Przeżyliśmy 58 dni, czyli mizernie. I tak to wygląda, niestety. Koniec. Koniec. W drugim odcinku nie udało nam się również przejść gry. W związku z tym, że po pierwszy odcinek ma bardzo dużo wyświetleń, ma całkiem nieźle łapek w górę. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z 60 sekund, może uda się je przejść w końcu, to łapkujcie w górę. Jak będzie dużo wyświetleń, dużo łapek, to będę nagrywał kolejne odcinki. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych Let's Playach. Siema, pa!